Teraz pogadajmy troszkę o Tobie jako trenerze, bo tak naprawdę starałem się myślami zebrać kilku młodych trenerów, którzy aktywnie działają, potrafią odnieść sukces ze swoim zawodnikiem. Nie ma ich wielu. Skąd u Ciebie jest ta inność albo potrafienie współpracy? Nie wiem, jak to nazwać, jak Ty to określisz? Po pierwsze, nie mnie jest to oceniać, to trzeba by zapytać zawodników, z którymi współpracuję, w czym tkwi ten mój sekret. Po prostu jestem otwarty dla nich i, no i poświęcam temu się cały, kosztem, tak jak powiedziałem, czasami rodziny, kosztem siebie, ale tak jak mówię, no wszystko chcę zrobić, żeby było jak najlepiej. No. Wiesz, Robert, kiedyś rozmawiałem, Piotrek Wilczewski też jest takim trenerem młodym, który miał dużo swoich podopiecznych, no w tej chwili też ma dużo, pełne ręce roboty. I tak z nim rozmawiałem i on mi mówił, że też próbuje właśnie wykorzystać to swoje doświadczenie z zawodowej kariery i amatorskiej, ale też dużo podpatruje. Mówi, że jak kiedyś jeździł do Stanów na samym początku, to trenerzy nawet i nie go wyganiali, bo cały czas się przyglądał na to, co robią. Ty masz jakiś swój sukces, nie, inaczej, ty masz swój jakiś pomysł, czerpiesz skądś wiedzę, podpatrujesz ludzi na sali, jak to wygląda? Jak każdy człowiek, jak każdy zawodnik, człowiek się uczy całe życie. I trenerzy również powinni uczyć i się rozwijać. Ja mam tą fajną możliwość, że po pierwsze byłem zawodowym sportowcem, najpierw byłem kickboxerem, osiągnąłem to, co osiągnąłem, potem byłem zawodowym pięściarzem. Raczkowaliśmy w tym zawodowym boksie. No tak, to wtedy tak były początki tego były zawodowego. Początki, tak, przecieraliśmy szlaki dla chłopaków i dziewczyn, które teraz walczą. Wtedy już łapałem szlify i doświadczenie, skończyłem AWF, to też mi dało taką bazę do nauczania, no jestem nauczycielem z wykształcenia, do nauczania i przekazywania wiedzy swoim podopiecznym, a tak jak mówię, no z racji tego, że od 13 roku życia trenuję, również podpatrywałem innych trenerów, cały czas człowiek się uczy, tak jak mówię, czytam książki, wyjeżdżam, gdzie mogę, patrzę, różne metody, wszystko ewoluuje, tak samo trenerzy powinni ewoluować i powinni patrzeć na różne metody treningu i również ewoluować. No w swoim wypadku to jeszcze dochodzi praca z zawodnikami MMA, co to jest zupełnie inny jakby rozdział trenowania. Wjeżdżałeś na galę UFC, trenowałeś z zawodnikami UFC, cały czas masz z nimi kontakt, to jest zupełnie inny typ, no tak jak powiedziałem wcześniej, działania. Radzisz sobie z tym, to też jest ciekawe, wiesz. Radzę, umiem to połączyć, wiesz, walka jest walka, sam aspekt walki jest bardzo podobny, psychika jest podobna, tu wychodzą wojownicy i tu wychodzą wojownicy. Troszeczkę inna technika, tam jeszcze dochodzą nogi, łokcie, no gdzieś ten wachlarz moich umiejętności. Ustawienie też bokserów, a zawodników MMA to jest zupełnie inne, jest frontalnie MMA, bokserzy się chowają. Słuchaj, nie ma techniki dobrej bądź zła, jest skuteczna bądź nie. No mamy przykład Mariusza Pudzianowskiego i jego ciosu ostatniego. No przed to, no. No, okej. Okay. Wiemy, o który chodzi. Tak jest, o złoty strzał, tak? O złoty strzał. Wiemy, o co chodzi, no trzeba było wykorzystać tą taką siłę naturalną Mariusza. Mariusza, takich zawodników nie można uczyć polskiej szkoły boksu, bo tego nie da rady nauczyć, tak? Inna budowa ciała, gabaryty, no ciężko. Tym bardziej, że Mariusz dosyć późno uczył się boksować, no. Ale to też jest fajne, że wyłapujesz te wszystkie elementy i potrafisz je pogodzić, czyli dostosować jakby odpowiednie techniki do odpowiedniego zawodnika. To jest ważne, wiesz, żeby połączyć. Trzeba wyciągnąć cechy motoryczne każdego zawodnika, co dla niego jest najlepsze, tak? No bo mogę to, co mnie wychodziło, czy wychodzi innemu zawodnikowi, niekoniecznie będzie wychodziło choćby Mariuszowi czy komuś innemu, tak? Ja tak od siebie dodam, że już wielokrotnie miałem okazję bywać, wiesz, na sali, gdzie trenowałeś i panuje fajny klimat. Widzę za każdym razem, że masz dobry kontakt z zawodnikiem. To też jest ciekawe. No to staram się mieć kontakt. Staram się mieć kontakt nie tylko na sali treningowej, ale i poza nim. Tak naprawdę ci ludzie przychodzą, zaufali mi, chcą, żeby ich dobrze prowadzić. Mówimy tutaj o zawodnikach, zawodowcach, jak i o młodzieży, która przychodzi do mnie i chce. No właśnie, opowiedz trochę o młodzieży, bo jest. To nie jest tak, że trenujesz tylko zawodowców, ale i zajmujesz się szkoleniem tych najmłodszych i tych, którzy jeszcze naprawdę nie postawili pierwszych kroków w zawodowstwie. Tak. Był taki moment, że przestałem trenować. Jak skończyłem AWF, nie zajmowałem się w ogóle treningami, ale jakoś tak doszło do mnie w pewnym momencie, że trzeba zacząć przekazywać wiedzę młodzieży, bo zbyt dużo robi się trenerów, instruktorów,
nauki boksu, którzy swoją wiedzę łapią, przysłowiowy mówiąc, nauka boksu w weekend i nauczają ludzi niestworzonych technik i czasami no... Kurzyłeś się, krótko mówiąc. Mogą większą zrobić krzywdę niż to warto, bo posyła taki rodzic młodego adepta sztuk walki do delikwenta, który jest... Który nie ma o tym tak naprawdę pojęcia. No i to jest przykre. No. I chciałem troszeczkę temu zaradzić. Po to się uczyłem w sumie, no, żeby jednak jakoś nauczać. No tak, to teraz jest plaga i trenerzy boksu, trenerzy fitness, trenerzy, po prostu no, każdy jest teraz trenerem siłowni, personalnym. Tak jest, każdy jest trenerem personalnym. No fajnie, że uwolniono zawody, że ludzie mają jakieś dodatkowe źródło utrzymania i są nowe etaty, no ale jednak jak chciałbym, żeby ktoś nauczał, to chciałbym, żeby był naprawdę wykwalifikowanym trenerem. No właśnie, to jeszcze poruszymy taki jeden w sumie istotny temat, kasa. Bo tak naprawdę od rana do wieczora siedzisz na sali, jedziesz do jednego zawodnika, do drugiego i wiemy o tym, że to nie jest tak naprawdę praca dla pieniędzy. No to nie jest praca dla pieniędzy, chociaż zdarzają się jakieś tam fajne wypadki, że może coś fajnego wpaść. Jest to pasja, no ale tak jak mówię, no miejmy nadzieję, że każdy z trenerów marzy o swoim mistrzu, który będzie walczył o najwyższe laury i gdzieś tam będą też pieniądze później, tak? Andrzej Kmitruk zawsze mówił, że w Polsce trener zawodowy nie jest w stanie się utrzymać. No, dlatego trzeba robić komercję. No, dorabiasz na siłowni. Tak, ale jestem trenerem, tak jest. Nie, jasne, ja pracuję zawodowo, tak jak mówię, i to jest jeszcze pasja dodatkowo. Nie jest to łatwy kawałek chleba. Nie jest, ale dając satysfakcję. Ja wiem, dlatego ja też robię to, co robię. Robię te wywiady nie dla pieniędzy, tylko dlatego, że mam jakąś satysfakcję. No ale widzisz, spotykamy się jak brachol z bracholem, kurczę, możemy fajnie pogadać, pośmiać się, powygłupiać. I to jest fajne, że na przykład obsuję z młodzieżą, młodszą dużo ode mnie i mamy fajny kontakt. Mamy fajny kontakt, rozmawiamy, jak mają problem, przyjdą, pogadają, śmiejemy się, wygłupiamy i nie tylko o sportu. I tak naprawdę właśnie przez takie działania to ich zachęcasz do tego, żeby ten sport uprawiali. Tak, żeby uprawiali, żeby... Tak naprawdę nie każdy musi być mistrzem. Nie każdy musi być mistrzem, ale mają tę możliwość. Myślę, że każdy mężczyzna, chłopak chciałby kiedyś poboksować, poczuć to, założyć rękawice, pouderzać, być na sali bokserskiej. Jebnąć ten worek. Tak jest. Jebnąć ten worek, poczuć się jak prawdziwy fighter i tak jak mówię, nie każdy musi być mistrzem, ale nie można dawać im, zabraniać im ten szans. Chcecie? Przyjdźcie, zobaczcie, poczujcie się. I to jest właśnie też ta umiejętność, że takiego człowieka, który tak naprawdę on w życiu nie będzie fajterem. No nie puszczę go do gościa, który na przykład już całkiem nieźle boksuje, no bo jednak zdrowie mamy jedno i zdrowie w tym wszystkim jest najfajniejsze. A poza tym nie o to chodzi, nie chcesz z nim zgasić tego ducha. Tak jest, nie chcę z nim gasić, a w większości przypadkach tak jest. No. Słabi biologicznie muszą odpaść. Ja się śmieję z tego, ale to bardziej ich motywuje niż chcę w kimś zabić tego ducha sportu, bo tak naprawdę jeśli kogoś ściągnę i przyciągnę na salę, bo wiemy jak jest w polskich szkołach, WF, jednak ta młodzież już teraz bardziej PlayStation, bardziej wygłupy, szybciej dorasta, woli pójść na dyskotekę niż wypocić się na sali. Także jak ja mam pełną salę młodzieży, to jestem usatysfakcjonowany i jestem dumny z tego, że oni chcą przychodzić i trenować właśnie u mnie. I tego Ci życzę. Bardzo dziękuję.